Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Ci, co regularnie oglądają kanał, wiedzą, że temat opon i temat butów to temat dla mnie bardzo ważny. Jest dużo filmów dotyczących tych tematów, a z racji, że jesteśmy na przełomie sezonów, więc dobrze powiedzieć o tym, w jakich butach jeździłem w sezonie 2022. Niestety zawiodę Was, ale w tym odcinku butów ciął nie będę. Żeby szczególnie nie przedłużać, powiem Wam wprost. Jeździłem w butach Shimano GR9, które dość mocno się zmieniły w stosunku do poprzedniego sezonu. Nie będę Wam mówił tylko o tych jednych butach. Opowiem Wam oczywiście o tym, jak są zbudowane, jakie są najważniejsze cechy tych butów. Powiem Wam też troszeczkę więcej o tym, jakich wkładek używam i jak dbać o buty, żeby no chociaż ten jeden sezon przetrwały. Jak widzicie, buty wyglądają naprawdę dobrze, jak na cały sezon jeżdżenia, a to dlatego, bo zastosowałem specjalny trik i je po prostu umyłem. Bo jeżeli bym ich nie umył, to wyglądałyby tak jak moja druga para tych samych butów. Czyli tak, jak wyglądają przez większość sezonów. Jeżeli ktoś by powiedział, że chciałby być w moich butach, to musi mieć świadomość, że to przeważnie są buty mokre, buty brudne. No i czasem są śmierdzące, ale na to też znam odpowiednie rozwiązania. Przejdźmy konkretnie do budowy tych butów. Warto powiedzieć, że jest to taka troszeczkę hybryda GR7 i GR9 sezonu 2021. Na kanale jest film pokazujący, jak wyglądały tamte buty, jak się mi w nich jeździło. Jeździło się całkiem nieźle. No i dziewiątki miały swoje plusy, siódemki miały swoje plusy. A w nowych GR9 połączyli plusy jednych i drugich. Idziemy po kolei. Ogólnie mi się podoba to, jak te buty wyglądają. Że to nie są buty takie, tak zwane Porsche design. Czyli tak jak, proszę bardzo, tak jak wyglądały stare dziewiątki. Myślę, że dla większości osób, które bardziej się wywodzą z freeride'u, freestyle'u, no to taki look już jest nie do przejścia. A tu mamy taki wansowy look, myślę, że dużo bardziej lifestyle'owy. Mi zdecydowanie to leży bardziej. Mamy tu jednak troszeczkę technologii, które pomagają przede wszystkim w enduro. Pierwsza rzecz, która przeszła ze starych GR7, to jest taki kołnierz. Kołnierz napronowy wokół kostki. Jest to świetna sprawa, kiedy jeździmy w dzikim terenie, kiedy mamy lekko mokro, kiedy mamy sypko, bo po prostu nic, absolutnie nic nie wpada nam do butów. I na pierwszy rzut oka może to nie wygląda najlepiej, ale funkcjonalność tego jest naprawdę ekstra. I jest to rozwiązanie dość unikalne, jeżeli chodzi o buty rowerowe. Wiem, że chyba 510 w niektórych modelach coś takiego mają, a moim zdaniem jest to naprawdę game changer. Dużym upgrade'em w stosunku do poprzednich generacji butów Shimano pod pedały platformowe jest to, że mamy nową podeszwę Altrid. I jest to podeszwa, która moim zdaniem trzyma dużo lepiej i jest dużo bardziej żywotna niż poprzednie podeszwy od Michelina. Ja tak jakby nie przywiązuję za bardzo uwagi do tego, czy ona będzie markowana Michelinem, czy inną gumą. Dla mnie ważne jest to, że rzeczywiście ta guma na pewno trzyma dużo lepiej i po zużyciu widać, że jest dużo bardziej żywotna, więc duży plus za zmianę na ten rodzaj podeszwy, bo to jest kolejna rzecz, która zmienia bardzo, bardzo na plus w stosunku do poprzedniej generacji. Jeżeli chodzi o sam bieżnik podeszwy, to jest to rzecz, do której nie przykładam wcale tak dużej uwagi, bo uważam, że rodzaj gumy jest dużo ważniejszy niż bieżnik. Niektórzy producenci, którzy mają słabszą gumę, próbują wymyślać różne bieżniki, które będą lepiej trzymały piny, ale moim zdaniem guma jest najważniejsza, bieżnik jest na drugim miejscu. Oczywiście, jeżeli chodzi o but zaprojektowany pod pedały platformowe, bardziej do jazdy w naturalnym, ciężkim terenie, ten but musi być dość sztywny i on jest sztywny. Jeżeli chciałbym go tak naprawdę wgnieść, no to nie jest łatwo, jak chodzimy w nim, szczególnie na początku, jak wyciągniemy z pudełka i przymierzymy, to czujemy, że ten but jest bardzo sztywny, ale jest to ważne. A dokładnie dlaczego, to opowiem bardziej, jak przejdziemy sobie do tematu wkładek w butach, bo tego tematu chyba za bardzo jeszcze nie poruszałem, a w tym odcinku chciałem o tym powiedzieć troszeczkę więcej. Z takich rzeczy, które są dosyć subiektywne, ale które są na pewno dla mnie na plus, ten but dobrze leży na mojej nodze. Ja mam nogę dość wąską i zależy mi na tym, żeby po prostu można było związać i nie miał czegoś takiego, że mam zaciśniętego buta, a nogę mam niedociśniętą. W niektórych butach w takiej szerokiej budowie pojawiał się u mnie ten problem, w tych butach z tym problemów nie miałem, co jest dla mnie bardzo ważne. Dopasowanie do mojej dość wąskiej, szczupłej stopy
te buty mają naprawdę na dobrym poziomie. Oczywiście jeżeli chodzi o samego buta, no to nie ukrywajmy, większość butów rowerowych to są buty praktycznie plastikowe. Jeżeli chodzi o ich oddychanie, no to jest na dość niskim poziomie i z tym trzeba się pogodzić. Oczywiście producenci będą mówili, że but oddycha i tak dalej, ale jeżeli ma być but do jazdy w każdych warunkach, do jazdy w błocie, no to ten but będzie głównie plastikowy. Ważne, żeby on nie pękał i nie rozklejał się, jak ten but, jak widzicie, po całym sezonie nie pęka, nie rozkleja się. Oczywiście można powiedzieć, że to jest but, którym jeździłem połowę sezonu, ponieważ ja na sezon mam parę takich samych butów. Nie dlatego, że jak zużyję jedne, to będę miał drugie, tylko że na przykład jak jedziemy w góry albo wyjeżdżamy właśnie z grupą w góry i mamy kilka dni i niestety pod rząd 2-3 dni będziemy mieli deszcz, to nie ma szans, żeby jeżdżąc kilka godzin w deszczu, żeby buty idealnie nam wyschły na kolejny dzień. No niestety nie ma nic gorszego dla butów, ale też trochę dla stóp, niż na przykład jazda w błocie jeden dzień, namoczyć strasznie buty, założyć drugiego dnia jeszcze mokre i jeździć dalej. No to w ten sposób na pewno buty zużywają nam się bardzo, bardzo szybko. W poprzednich odcinkach czasem lekko wspominałem o wkładkach do butów, ale jakoś nie mówiłem o temacie więcej. Już od kilku lat, w momencie kiedy zmieniam buty rowerowe, to też od razu przygotowuję sobie odpowiednie wkładki. I tutaj ten temat troszeczkę na przyszły rok się zmienia. Do tej pory miałem wypróbowane najlepsze wkładki, jakie znalazłem. O, proszę bardzo. Tutaj nawet nazwę nie będę wam próbował tłumaczyć, tylko sobie przeczytać, jak to jest napisane. Wkładka jest ogólnie dość gruba, jest żelowa, naprawdę taka żelowa, prawie że pływająca. Powiem wam szczerze, że w tej wkładce bardzo dobrze mi się jeździło, bo miałem nogę naprawdę super dopasowaną do podłoża. Jednocześnie ta wkładka na tyle tłumiła wibracje, że czułem różnicę, czy bolą, czy nie bolą mnie stopy. Jeżeli miałem tą wkładkę, to dużo później bolały mnie stopy. Ogólnie powiem wam szczerze, że częściej najpierw zaczynają boleć mnie stopy, niż zaczynają boleć mnie dłonie, więc na ten temat naprawdę zwracam bardzo mocną uwagę. W takich wkładkach jeździłem co najmniej dwa poprzednie sezony, a teraz zmieniłem trochę wkładki. Na wkładki wygrzewane. Wkładki wygrzewane Sidasy od mojego kolegi Olka, który takie wkładki przygotowuje do butów narciarskich i do butów sportowych, trekkingowych, szosowych, ale też coraz bardziej do rowerów MTB. I teraz bardzo ważna informacja. Dlaczego te wkładki, pomimo że są bardziej cienkie i są twardsze, mogą lepiej tłumić niż taka wkładka? Zwróćcie uwagę, że noga na pedale, na przykładzie buta, noga na pedale nie pracuje w ten sposób. Ona jest oparta w jednym miejscu i po prostu co najwyżej troszeczkę się wygina w miejscu, gdzie mamy pedał. Chodzi o to, że żeby dobrze rozbić uderzenia, które idą od pedału, nie musimy ich amortyzować w miejscu uderzenia, tylko musimy je rozprowadzić po całej stopie. I w tym momencie, kiedy mamy taką wygrzaną wkładkę, dopasowaną do kształtu naszej stopy, to uderzenie równomiernie rozchodzi się na całą stopę, a nie uderza punktowo. W tym momencie to oczywiście ciągle jest troszeczkę teoria. Dopiero pod koniec sezonu będę mógł wam jednoznacznie powiedzieć tak, taka wkładka wygrzana, dopasowana jest najlepszym rozwiązaniem, ale teoria mnie przekonuje. Zobaczymy, jak będzie, na pewno sprawdzę. Na pewno kolejna ciekawa rzecz dotycząca butów, którą będę mógł się z wami podzielić. W ciągu sezonu moje buty niestety częściej wyglądają tak niż tak. Raczej rzadko się zdarza, żebym mył je aż do takiego poziomu czystości. Myślę, że to jest bardzo ważny temat dotyczący tego, żeby po prostu buty funkcjonowały wam dłużej, czyli jak ja dbam o buty. Tak jak mówię, ja mam dwie pary. Staram się, żeby nigdy nie dochodziło do sytuacji, że zakładam buty mokre. W momencie, kiedy jeżdżę w lekkim deszczu i trochę się zmoczą, to po prostu je lekko suszę i zostawiam, wykruszam. Nawet nie szczególnie zmywam w nich błoto, tylko wysuszam, wykruszam. W momencie, kiedy jeżdżę już naprawdę w prawdziwym deszczu, jest mokro, buty są przemoczone, to wtedy na myjce myję buty z błota i tym bardziej je suszę do samego końca. Jeżeli chodzi o samo pranie butów, to oczywiście zdarza mi się prać buty w pralni, ale robię to rzadko, piorę je po prostu dopiero wtedy, kiedy śmierdzą. No bo to jest normalne, że jeżeli buty moczymy, suszymy, pocimy się w nich, no to żeby zadbać o higienę, to od czasu do czasu te buty trzeba uprać. Piorę w pralce w programie do prania butów, prosta sprawa. Jeżeli chodzi o dbanie o higienę, to panowie, polecę wam coś, bo panią chyba nie trzeba. Ogólnie używam do butów, szczególnie do butów rowerowych, bo one mają najciężej, specjalnego dezodorantu do butów, takiego mocno antybakteryjnego. Jak widzicie, on ma taką śmieszną końcóweczkę, bo wkłada się do środka
przyciska i po każdej jeździe, jeżeli sobie raz przyciśniemy, to rzeczywiście świeży, o, pięknie pachnie, świeżość takiego buta utrzymuje się na dużo, dużo, dużo dłużej się utrzymuje, więc naprawdę polecam Wam. Rzecz, która jest bardzo ważna, to też dbanie o higienę buta. Bardziej ważne jest dbanie o higienę buta tak naprawdę niż o jego czystość. Jeżeli chodzi o mycie, umycie, wysuszenie, jeżeli chodzi o wygląd tych butów, to one wyglądają w ten sposób tak pięknie. One naprawdę wyglądały tak jak te. Wyglądają w ten sposób, bo używam Wortu Chemii, którą używam do czyszczenia rowerów. To jest but praktycznie plastikowy, więc spokojnie można i umyć preparatem do mycia rowerów, a na końcu można zabezpieczyć to albo preparatem jakimś frame shine'em, albo po prostu smarem silikonowym. Tak, żeby po prostu mniej brudu przyczepiało się potem do tego buta. I oczywiście w tej formie, jak go założę, to kilka takich mokrych, błotnistych dni ciągle buty będą w miarę czyste. To buto po prostu nie będzie się przyklejało, będzie odpadało, a będą też delikatnie bardziej wodoodporne. Pora na podsumowanie i odpowiedzenie na pytanie, czy te buty Shimano GR9 to dobre buty na platformy. Moim zdaniem są to jedne z najlepszych butów, w jakich jeździłem. Po tych upgrade'ach w stosunku do poprzedniej generacji naprawdę skoczyły co najmniej dwie półki wyżej i myślę, że spokojnie mogę je równać z najlepszymi butami, których używałem. A jak oglądaliście poprzednie moje odcinki, to wiecie, że dla mnie taką topką zawsze były 510 Freeridery Pro, które już teraz mają jakąś kosmiczną cenę. To myślę, że te na pewno nie są gorsze. Prawdopodobnie już różnice będą na tyle subiektywne, że w zależności po prostu jaką mamy budowę stopy, jakie mamy własne preferencje, będą i trzymały na podobnym poziomie i będą gwarantowały wygodę na podobnym poziomie. To by było na tyle. Myślę, że wszystkie najważniejsze rzeczy Wam powiedziałem. Znowu zwróciłem bardzo dużą uwagę, żebyście myśleli o butach rowerowych. Kiedy myślicie o ciuchach na rower, ochraniaczach na rower, kasku, to buty też są ekstremalnie ważne. Nie bagatelizujcie tego tematu, bo to jest najważniejsza styczność rajdera z rowerem. To na butach jest 80% naszej masy, kiedy jedziemy w terenie. Nieprzyczepionych, bez zatrzasku, po prostu opartych o pedały. Dlatego bardzo ważne jest, żeby buty były dobre. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Fujka. W tych butach są. A tu jeszcze, o proszę, to jest kawałek luny. Deal with more.